Bardzo dziękuję za zaproszenie i za projekt, bym też wystąpił, bowiem myślę, że rocznicowe wszelkie okoliczności mają to do siebie, że zawierają w sobie bardzo wiele ładunku takiego serdecznego, takiego otwartego, nie tylko zwykłego, suchego do relacjonowania, ale także do próby dochodzenia w jakimś kontekście dziejowym tego, co jest nam bardzo bliskie i niekiedy też bardzo jakieś takie cenne, by się dalej tym budować i z tego czerpać różnego rodzaju impulsy do jakiegoś pomnażania każdego dobra. Oczywiście jestem świadom tego, proszę Państwa, że osoba świętego Jana Pawła II jest tak doniosła i zwłaszcza dla naszego narodu tak bardzo droga, że właściwie chcąc o nim mówić, zawsze wraca się w jakieś już nurty, które bywały bardzo często już przywoływane. Zawsze grozi przy tego typu wspaniałościach obawa, czy rzeczywiście tylko się będziemy powtarzać, czy jednak możemy na miarę dzisiejszego pokolenia coś z tego przesłania, jakie i swoim życiem, i nauczaniem święty Jan Paweł II nam pozostawił. Myślę jednak, że 40 lat, jakie upływają od tamtej wspaniałej chwili 16 października 1978 roku, że to upoważnia nas, zwłaszcza kiedy widzimy już młode pokolenia, dla których tamta chwila jest już dość albo odległa, albo z czasów wczesnej młodości, że jednak warto w taką rocznicową okazję do tego sięgnąć. Wszyscy chyba jesteśmy świadomi, że ta obecność świętego Jana Pawła II jest ciągle w nas żywa. I nie brakuje inicjatyw, poprzez które próbujemy zdefiniować te wszystkie odniesienia, w których udział Jana Pawła II jest istotnie zaznaczony, jest obecny i ma jakiś wpływ także na nasz system myślenia, na kształtowanie naszej także mentalności. Od razu trzeba by powiedzieć, Karola Wojtyłę bardzo słusznie wiążemy z naszą ojczyzną. To nie tylko Wadowice, nie tylko Kraków, to jest całe to bogactwo, które składa się na nasz naród i na nasze państwo. I w tym oczywiście Karol Wojtyła ma swoje miejsce, a jako Jan Paweł II potem jeszcze bardziej zaznaczył wartość tego, co jest i ponadczasowe, i ponad granicami zwykłych, państwowych, narodowych dzieł, a sam należy do tego, co to środkowe określenie Kościół wskazuje. Kolejną jakąś bardzo ważną rzeczą to jest uświadomienie sobie, że to, co scala wszelkie nasze odniesienia do Karola Wojtyły, który stał się Janem Pawłem II i nie można oderwać od najwyższego urzędu w Kościele, z którym on został związany. Bo właśnie ten urząd przed 40 laty stanowić zaczął fundament takiego integralnie rozumianego jego życia, o czym dawał bardzo często bardzo jasne przekazy i ciągle nas wprowadzał w ten wewnętrzny świat jego odczucia, ale także i poczucia odpowiedzialności za to, co się stało, z czego wyszedł i co się wtedy stało. Bowiem te zadania mimo wszystko wypełniał konkretny człowiek ze swoimi indywidualnymi rysami charakteru, zdolnościami intelektualnymi, także reprezentowanym światem wartości tych duchowych, ale także i tych, które budowały cywilizację w tym wymiarze zewnętrznym. I jesteśmy także świadomi tego, że jak kiedyś Piotr, bo w ten urząd piotrowy Karol Wojtyła wstąpił, jest
połączony z mistrzem, którego zawsze bardzo jasno przywoływał i którego bardzo świadomie zawsze uznawał za pierwszego twórcę każdego dobra, z którym stworzenie jest powiązane. To nie zawsze jest jakimś jasnym, klarownym odniesieniem, zwłaszcza w świecie, który jest tak skomplikowany, jeśli chodzi o reprezentowanie określonych porządków. Stąd też i ilekroć stajemy przed, no, by nie powiedzieć, fenomenem Jana Pawła II, zawsze jest ta obawa, żeby nie zawęzić tylko i wyłącznie jego obrazu do tego, co można powiedzieć z punktu widzenia zauważenia go jako działacza, jako hierarchy, jako tego, który przewodzi Kościołowi powszechnemu. Tam jeszcze jest cały świat, ten duchowy, głęboki, z którym on się utożsamił i co, nie ma co ukrywać, wymagało od niego ogromnej jakiejś takiej siły woli i, powiedzmy szczerze, także i określonej ofiary, by nie wydobywać siebie tylko, ale pójść w ten bardzo ważny nurt sprawowania wyjątkowo ważnego, odpowiedzialnego, ale też i trudnego urzędu. Bo ten urząd Piotra stanowił obramowanie mocy nie tylko samego Jana Pawła II, ale całego Kościoła. Bowiem wiemy to wszyscy bardzo dokładnie, nawet niekoniecznie uświadamiając to sobie, że nie można w takim urzędzie, w takim, powiedzmy, zakresie tylko według własnego, troszkę takiego wolontarystycznego ujęcia wpływać na tę niezmierzoną przestrzeń i ludzkich serc, i ludzkich umysłów. Jest się bowiem zobowiązanym, by przewodzić w dążeniach, których zwykły człowiek nie mógł odczytać o własnych siłach, by dążyć następnie do przekazywania ich innym jako treści obowiązujących. Z całym naciskiem pragnę stwierdzić, że w przypadku przewodniczenia społeczności skierowanej do celu nadprzyrodzonego, a taką społecznością jest Kościół, nie wystarczają tylko nasze ludzkie normy. Trzeba zdecydować się na poruszanie wzdłuż jakiegoś wyznaczonego traktu. To oznacza także umieć zrezygnować z odkryć najistotniejszych dla siebie samego. Wstąpić natomiast w takim posłuszeństwie do zdobywania także takiego bardziej zobiektywizowanego obrazu, który wszystkim by umożliwił sięgania szczytów, na jakie ludzka natura, ludzka osoba może się zdecydować. Bo tylko głębokie, poprawne ustawienie w sobie tych imperatywów uczyni posługę owocną. Udziela się i trzeba sobie to uświadomić, że coś z wołania i świadectwa już starego proroka Izajasza 700 gdzieś lat przed Chrystusem, który ma to jasne określenie swojej postawy. Oto idę, przecież mnie posyłasz. A więc coś się jakby ujawnia, coś dochodzi do głosu, że idę nie dlatego, bo tak mi się podoba, bo mnie się wydaje, że tak byłoby dobrze, tylko jednak ktoś ważniejszy mnie posyła. I w całym posłannictwie Jana Pawła II, zresztą nie tylko jego, jakbyśmy wszystkich innych przeglądnęli ich postawy, każdy to powie, że trzeba ciągle ważyć i ciągle w sobie zestawiać, że ktoś ważniejszy mnie posyła, bo i sprawa jest ważniejsza niż tylko nasza ludzka. Wszyscy więc rozpoznajemy Jana Pawła II, jak zresztą każdego z papieży w długiej historii Kościoła, po tym, co sobą reprezentuje, co mówi, jak naucza, do czego zachęca, co przedstawia jako rzeczy, cele bardzo istotne do osiągnięcia. I najbardziej ujawnia się w tym obszarze poczucie odpowiedzialności każdego następcy świętego Piotra za treść przekazu
I oczywiście te kluczowe tematy, które trzeba sobie współczesnym chrześcijanom i światu, nawet niechrześcijańskiemu, jednak przedstawić, zaprezentować i jednak także wyjaśnić. Miał on, Jan Paweł II, wyczucie rangi urzędu nauczycielskiego Kościoła i zdecydowanie, bezkompromisowo, narażając się często na przecież bardzo nieprzychylne stanowiska ludzi albo nierozumiejących Kościoła, albo niechcących rozumieć Kościoła, i przypominał zdecydowanie, że nie możemy iść wyłącznie według własnego tylko odczuwania spraw, ale w duchu wierności dla woli Zbawiciela i tego, który Kościół powołał, i temu trzeba być właśnie posłusznym. Patrząc na dorobek, akurat Jan Paweł II jest ciekawym przykładem, takim będzie też Benedykt XVI, że pozostawił i duży dorobek intelektualny, jakby niezwiązany z samym wypełnianiem tylko swoich urzędów, czy to jako profesora, jako biskupa, jako papieża, a równocześnie jest niezmordowanym nauczycielem, który pozostawił po sobie ogrom materiału, który, żeby przejść przez to wszystko, trzeba niemało życia poświęcić, by jakoś zaabsorbować to, co było efektem przemyślenia Jana Pawła II. Papież Benedykt XVI dokonał takiego bardzo zgrabnego przewodnika, jakiegoś takiego ułożenia, coś w rodzaju przewodnika po nauczaniu papieża Polaka. W pierwszym rzędzie papież Benedykt zauważa, że fundamentem i filarem wzmacniającym misję Kościoła, któremu przewodzi papież, i to ujawnia się w posłudze Jana Pawła II, jest ciągłe odwoływanie się do czegoś, co pełni rolę jakby takiego manifestu, mianowicie wiara. Wiara, która jest ostoją ludzkości. I Jan Paweł II wyraźnie ciągle do tego się odwołuje. Mimo wszystkich, powiedzmy, prób takiego deprecjonowania wiary, która niby w nowoczesnym świecie nie może być uznawana za jakiś punkt odniesienia, bo jest to coś bardzo, bardzo tylko prywatnego i nie do sprawdzenia, tak jak to często gdzieś tam słyszymy. Jan Paweł II, jako miłośnik filozofii, budujący także na spojrzeniu artystycznym, widzący człowieka dosyć szeroko, rozpoznawał bezbłędnie chyba, że człowiek, który przez stulecia walczył o swoją autonomię, o swoją godność, przez wieki padały z ust ludzkich nierzadko buntownicze deklaracje o potrzebie własnego tylko samostanowienia, niepodlegania pod żadną jakąś tam decyzję kogoś innego. Niemal ten prometejski taki punkt nastawienia, że nie podlegam nikomu, sam, tak jak ten chciał tym ogniem rządzić, tak samo i każdy człowiek chce. To jednak każdy z nas mimo wszystko okaże się, według Jana Pawła II, godnym współczucia, jeśli nie zakotwiczy się w jakimś nieprzemijającym źródle. To jest bardzo ważne przy ustawicznym wydobywaniu i akcentowaniu prawdy o ładunku godności, jaką człowiek sobą uosabia. I ten człowiek jest drogą Kościoła, właśnie człowiek. A Kościół stanowi dla człowieka najcenniejszą pomoc. I tutaj Benedykt XVI zwrócił uwagę na fakt, że wysiłek Karola Wojtyły, któremu się przyglądał, widział, jak życie pisze, powiedzmy sobie, określony scenariusz. Bo rozpoczynał swoją formację, wiadoma rzecz, na terenie domu rodzinnego, fabryki, w wojennych warunkach, na uniwersytecie, w seminarium. Z tego względu dojrzało u niego spojrzenie na kwestie wolności, godności, praw człowieka. Potem nastąpiło przejście na tym już gruncie duszpasterskim i tym bardzo pogłębionym, antropologicznym, na tą podstawę jakby, czyli na drogę Kościoła. Rzeczywistość ciągle w akcji, ciągle w rozwoju, nie statyczna, nie jakaś taka do przygwożdżenia, tylko ciągle starająca się
ta droga Kościoła, którym jest człowiek, jest tym wyznacznikiem. To on, człowiek, został postawiony w centrum zainteresowania Kościoła, ale nie na zasadzie wykluczenia Boga, tylko otwierając drzwi Chrystusowi. I temu poświęcona została pierwsza encyklika Redemptor Hominis Jana Pawła, którą Benedykt XVI niezwykle wysoko ceni za umiejętność wejścia, zrozumienia tego, co Janowi Pawłowi II leży na sercu, by to człowiekowi przekazać, że to nie jest kwestia tylko zwykłego biologicznego życia, to jest kwestia jednak czegoś głębszego, co trzeba zrozumieć, co trzeba także dostrzec. Te wielkie potem tematy, które będzie widział też Benedykt XVI, powie, że z tego fundamentu, że wiara jest tym manifestem, od którego zawsze na drodze Kościoła trzeba rozpoczynać, że ona przecież nie jest przypadkowym zestawieniem, czy to tylko licznych definicji, prawd, wyjaśnień kierujących ku transcendencji. Natomiast jest to ciągle stopniowo dokonywane objawienie, które domaga się na każdym etapie obiektywnie uporządkowanego spoglądania na każdą z przedstawianych prawd. To znowu, to nie jest dar dany raz, który sobie można ładnie postawić i on to wystarczy. To zauważa Benedykt, że Janowi Pawłowi ciągle na tym zależało, żeby podejmować wysiłek, nawet jeżeli wydawałoby się, że już o tym mówił, że już o tym przypominał, ale w każdym momencie, na każdym etapie życia ludzkości dać trzeba ludowi do ręki takie kompendium, przewodnik, do tego się odnosić i ciągle zapraszać, aby jednak no, chciano podjąć tę wspólną drogę, którą przechodzi Kościół właśnie do człowieka, bo człowiek jest drogą Kościoła. Jest rzeczą oczywistą, że zarówno jako Karol Wojtyła, jak i później Jan Paweł II niekiedy był trudny w swoim sformułowaniach. Nie zawsze było to bardzo klarowne dla ludzi, zwłaszcza nie oswojonych z tym językiem, bardzo takim, może nie tyle hermetycznym, ale jednak językiem bardzo specyficznym, odnoszącym się do tej tajemnicy, której służył i do której zapraszał. Dlatego też może i w odbiorze był często jakby niezrozumiany, ale nie ulega wątpliwości i to się przyznaję, mówię to z własnego doświadczenia, wiele tekstów czytałem już tyle razy, ale to zawsze sięganie do Jana Pawła, do dorobku zmusza, zaprasza do takiego kolejnego wysiłku. Wielkie tematy poruszane zwłaszcza w encyklikach, ale i w nauczaniu powszechnym. My do dnia dzisiejszego jeszcze nie mamy oglądu, bo to jest wysiłek duży, by zobaczyć poprzez homilie, kazania, audiencje środowe, modlitwy na Anioł Pański, te wszystkie przesłania do episkopatów z racji wizyt ad limina apostolorum, aż bierze podziw, jak ten człowiek swoim osobistym zaangażowaniem potrafił nauczać, potrafił przedstawiać, przekazywać te najistotniejsze prawdy. One zawsze się mieściły nie w jakimś przypadkowym humorze. Dzisiaj mam dobry humor, to powiem to. Nie, to jest wszystko ustawione według bardzo konsekwentnego celu, by wychodząc z tego fundamentu, jakim jest wiara, budować potem wszystkie dalsze, powiedzmy sobie, elementy mające pokazać i Kościół, i to, co jest niezbędne w Kościele, by wiarę człowieka rozwijać i umacniać, i potem, żeby mieć materiał do absorbowania go już w bardzo konkretnych przejawach tego, co w życiu jest niezbędne. Stąd na czele tych impulsów zawsze będzie stał Stwórca, Bóg, który daje samego siebie, ale który przez Syna działa najpełniej. Stąd inauguracyjna refleksja, jak wspomniałem w encyklice Redemptor Hominis, kim On jest dla nas. Potem coraz bardziej trzeba wnikać w tajemnicę Boga, bogatego w miłosierdzie, encyklika Dives in Misericordia, by uzupełnić prawdą o życiu w duchu, Dominum et Vivificantem, o czym wiemy, to cała historia Kościoła wie,
ile było nieporozumień co do kwestii Ducha Świętego, co do całej tej bardzo głębokiej teologii, Jan Paweł II miał odwagę do tego dojść i to na nowo sformułować. Z biegiem czasu przyszła kolej na tematy z zakresu sensu ludzkiego wysiłku ujawnianego przez pracę encykliki Laborem Exercens Solicitudo Rei Socialis Centesimus Annus w podejmowaniu wysiłku misyjnego, a więc żeby nie stać w miejscu Redemptoris Missio, o znaczeniu centrum życia religijnego i kultu Redemptoris Mater, Ecclesia de Eucharistia, czy by doprowadzić do zachwytu nad samym życiem Evangelium Vitae i wskazać na możliwości rozumnego, wierzącego człowieka do budowania tego świata, kultury, tej cywilizacji już bardzo subtelnej. Fides et ratio, veritatis splendo. Trzeba przyznać, czytałem ten tekst Benedykta i podziwiam jego umiejętność wydobycia tego ogromnego materiału, który właśnie składa się na budowany bardzo pracowicie wymiar tego posłannictwa, które Jan Paweł II sobą, powiedzmy sobie, realizował. Przy okazji zauważa przecież Benedykt, że Jan Paweł II nie unikał tematów, które uchodzą za trudne, które tłumaczyłyby człowiekowi jego samego, jego naturę, zobowiązania, właśnie problem owej wolności, czy ciągle człowiek jest skrępowany tym, że Bóg jakiś nim kieruje. Trzeba to umieć wyjaśnić, trzeba to w świetle, powiedzmy, objawienia przedstawić. I to oczywiście powoduje, że Jan Paweł II jest, nie chcę tu używać zbyt patetycznych określeń, ale powiedzmy, to jest jeszcze ciągle dorobek, który czeka na nasze przemyślenia i na to, żeby umieć, powiedzmy sobie, z tym sobie poradzić. Celowo zatrzymałem się trochę czasu dłużej nad urzędem, jaki pełnił Jan Paweł II, żeby zrozumieć jego jakby to oryginalne miejsce, któremu posługuje i z którego czerpie potem wszystkie swoje dalsze imperatywy. Bo wiemy, i taki jest dzisiejszy tutaj głównie zamysł, że przed oczyma naszymi mamy Kościół w państwie, które się cieszy stuletnim już czasem odnowienia swojej niepodległości, ale Jan Paweł II to nie jest przecież tylko działacz narodowy, państwowy, to jest przede wszystkim ktoś, kto z urzędu Piotra czerpie swoje wszystkie imperatywy, by zobaczyć i przemówić do człowieka. Ale wiemy, że dla Karola Wojtyły ta misja Piotra podjęta została po dojrzewaniu w ojczyźnie. To doświadczenie płynące z bardzo już głębokiego przemyślenia własnego oblicza, własnej istoty, własnego miejsca. To uchwycenie sensu wydarzeń w długim etapie dziejowym. Oczywiście Jana Pawła II nikt nie zaklasyfikuje, że był historykiem, jak my rozumiemy, powiedzmy, co do uprawiania nauki, ale wiemy, że formacja pokazująca dzieje, pokazująca ustawicznie zmieniającą się rzeczywistość była dla Jana Pawła bardzo bliska. Ta jedność pomiędzy urzędem, jaki się ma, doświadczenie, jakie się zdobywa i jednak cały czas misja, cały czas wchodzenie w coraz głębsze rejony, w których trzeba umieć się znaleźć. I wiadoma rzecz, my sami chyba to mamy z naszych doświadczeń, że też się zmieniamy. Inaczej na pewno, żeśmy na Jana Pawła patrzyli jeszcze 40 lat temu, inaczej po doświadczeniach i po refleksjach odbieramy dzisiaj. I tak jest przez całe życie. I tak jest także i z Kościołem przez 2000 już lat. To jest bardzo istotne i w tym momencie trzeba tym bardziej głowę pochylić w szacunku, że ten myśliciel, filozof, a jednak był zawsze gotowy do służenia człowiekowi. Nie bujał przysłowiowo w obłokach, tylko zawsze wszystko, nawet te najgłębsze treści, jakie czerpał z refleksji nad objawieniem i nad wszystkimi innymi pochodnymi treściami, to zawsze miało służyć i w wydaniu Jana Pawła II miało służyć człowiekowi. Dlatego
tak akcentował, że trzeba umieć odczytywać aktualne fale, duchowe rozterki, ale też i nadzieje, które każdy z ludzi nosi. I te doświadczenia własnej ojczyzny, jej dziejów, jej klęsk, ale także i bardzo znaczących osiągnięć były mu niezwykle przydatne. Stąd myślę, to dla innego badacza byłby ciekawy temat, że był słuchany z zaciekawieniem. On, nawet jeżeli nie wszyscy podzielali zawartość jego nauczania i przemawiania, ale wszyscy zawsze zastanawiali się, skąd on to ma, z czego czerpie, z czego wyrastał i co jest dla niego takim, powiedzmy sobie, stabilnym kierunkiem, w który wchodzi coraz, powiedzmy sobie, głębiej. I tutaj trzeba przyznać, że Jan Paweł II przez swoją konsekwencję w rozwijaniu poszczególnych rzeczy, no rzeczywiście dokonał czegoś niezwykle wielkiego. I można zauważyć, wyszedł z narodu polskiego, z Nadwisły, z królewskiego Krakowa, ale także i wyrósł z doświadczeń szerokiej przestrzeni tego wielkiego państwa Rzeczpospolitej obojga narodów, a właściwie trojga narodów, czy nawet więcej, że wyrósł z doświadczeń państwa, które przez wieki odgrywało w Europie znaczącą rolę, a równocześnie wiedział, urodził się niemal współcześnie z odnowioną niepodległością, półtora roku tylko młodszy od 11 listopada 1918 roku. I jako obywatel tego już państwa, w radości, że to państwo na nowo no, zostało do życia przywrócone, że ukształtował świadome kierowanie się i wiarą w Jezusa Chrystusa, ale dla dobra swojego społeczeństwa. I z tego ducha posłuszeństwa dla wiary kształtowało się i dojrzewało powołanie i przyszłego biskupa, kardynała, papieża do służenia człowiekowi. I najgłębiej to będziemy mogli zauważyć, ile na tej drodze wykazywał pokory. Ile razy przyznawał się, że może nie wszystko rozumiemy, może nie wszystko jest nam jasne, ale jest to ciągle potrzebna, jakby pełna uwagi, uwaga takiego, no nie możemy przespać, nie możemy to tylko potraktować, wysłuchamy i odstawimy. Dla Jana Pawła to zawsze było coś dać trzeba człowiekowi, żeby znowu potrafił się na drodze tej, która jest mu wyznaczona, żeby się mógł dalej poruszać. Doświadczenie losu ojczyzny i związanego z nią Kościoła decydowało w istotnej mierze o okazywanie szczególnej wrażliwości na poszczególne elementy. Stąd aż dziw bierze, znowu wracam, nie historyk, a jak potrafił analizować no, doświadczenia narodu poprzez dzieje. Jak potrafił wychodzić z tego, co ojczyznę i społeczeństwo tworzyło i co w tym jest niedojrzałe, co należałoby zmienić i wstąpić na etap bardziej, powiedzmy, istotny. Dla Jana Pawła II często to będzie, że każdy ma i swoje Betlejem, miejsce urodzenia, ma Nazaret, miejsce wzrastania, ale ma też już poszerzone Kafarnaum nad jeziorem Genezaret, gdzie już podejmuje pracę, jak Piotr, jak wielu innych. I potem przejście, gdyby tak przed oczy postawić. Potem szedł do miast Galilei, przez Samarię, do Jerozolimy, gdzie wypełni swoją misję. I ten rys dojrzewania w wymiarze posługi dla innych zostanie na zawsze wyznacznikiem takiego wysiłku rekonstruowania wydarzeń, które w jego bogatym 26-przeszłoletnim pontyfikacie ustawiają się bardzo, a bardzo wyraźnie. I na tej drodze, tak powiedzmy sobie, rozważania o ojczyźnie, o tym, z czego się wyrasta. Ojczyzny nie wolno się wyprzeć, nie wolno zamazać. My nie przychodzimy znikąd, my z czegoś wyrastamy. To chociażby taki fragmencik, który moim zdaniem jest niezwykle głęboki, jeśli chodzi o uchwycenie tego. Cytuję z takiego bardzo ładnego poematu, myśląc ojczyzna. Widać, że w obrębie pojęcia ojczyzna
zawiera się jakieś głębokie sprzężenie między tym, co duchowe, a tym, co materialne, pomiędzy kulturą, a zwykłą ziemią. Ojczyzna to wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak wysunięty sztandar, wyśpiewać jej dzieje. To jest niezwykle taki poruszający tekst, pokazujący, że patrząc na nawet zwykłą rzeczywistość, w której żyjemy, trzeba jednak umieć przejść, powiedzmy sobie, dalej i od razu dla Wojtyły, Jana Pawła, od razu zachwycając się jakby ojczyzną, wie, że trzeba umieć odważnie też sformułować definicję patriotyzmu, którego nie wolno się wstydzić, bo, znowu cytuję, oznacza on, czyli patriotyzm, miłowanie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka, czy samego chociażby krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. I tutaj jest chyba jeden z takich punktów mocnych, że akurat kiedy mówimy o tym, że przecież to my tworzymy, my ludzie tworzymy ojczyznę i wiemy, jak trzeba umieć z tą ojczyzną także i umieć współczuć. Zwłaszcza kiedy jest zagrożenie i kiedy trzeba o tę ojczyznę na nowo walczyć. Powie dalej, ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. I pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. To ten ciągły apel, by nie stać w miejscu, ale na drogę wstąpić rozwoju, dojrzewania i umiejętnego ogarniania wszystkiego. W tej ojczyźnie posługuje też Kościół, dzieło Jezusa Chrystusa, dla poprowadzenia mieszkańców ku szczytom duchowej doskonałości, aż do przekroczenia progu nieśmiertelności. To zdecydowany wątek świadomości wyniesiony z doświadczeń ziemskiej ojczyzny i wpleciony w posługę Kościoła powszechnego. A Kościół i tak pozostanie zawsze tajemnicą, nad którą należy rozważać nieustannie, by przenikać zamysł Twórcy kierującego się ustawicznie do każdego bez wyjątku człowieka. Takie przejmujące o Kościele strofy zawarł w takim ładnym poemacie Stanisław, o biskupie Stanisławie. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim, który mnie stale przerasta. Kościół to dno bytu mojego i szczyt. Kościół to korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego imienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę więc opisywać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Sławne słowa do Piotra. Więc związał się z moją ziemią, mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi topnieją w Karpatach. I Kościół z taką moją ziemią się związał, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Przyznam, że można by się dać ponieść takiemu rozważaniu, no, niezwykle takim z jednej strony dyskretnym, bo wiemy, że za każdym z tych sformułowań stoi bardzo głęboka treść. Ale papież, czy powiedzmy najpierw biskup, kardynał, zawsze jednak wiedział, że staje przed pewną tajemnicą, no, której nie można do końca, tak powiedzmy sobie, przeniknąć. Stąd ten Kościół, który on opisuje, który jest we mnie, jak powie, wykazuje bardzo wyraźnie, że między ojczyzną
i jej losami, a posługą Kościoła istnieje naturalne powiązanie. By jednak tak subtelnie odczuwać odniesienie do patriotyzmu, potrzeba wrażliwego sumienia. Ono jest ważne nie tylko w sferze czysto religijnych odniesień i patriotyzmu i miłości do ojczyzny nie nakaże się żadnym dekretem, żadnym edyktem, żadnym, powiedzmy sobie, rozkazem. Bo sumienie dobrze ukształtowane to takie, które wyrasta z dojrzewającego procesu wewnątrz siebie jakby. I dzieje ludzkich sumień, zwłaszcza rodaków, czyli narodu polskiego, stały się takim najbardziej chyba dramatycznym wymiarem jego pontyfikatu. Był bardzo wrażliwy i to, co może niektórzy nie rozumieli, jak papież będący dla całego Kościoła potrafił ciągle być w łączności ze swoim narodem. Chociażby przypomnę stan wojenny, ileż ten papież się nie tyle, żeby się rozdzielał, że Kościołem kierował powszechnym i ciągle w Polskę spoglądał, ale dla niego to było takim integralnym punktem. Nie można służyć Kościołowi całemu, jakbyśmy powiedzieli, jeżeli zaniedbamy to, co wyrasta jako ten korzeń, powiedzmy, z człowieka. Stąd też papież powie potem jeszcze dalej, to nie tylko doraźne problemy, jak chociażby były wojny, były klęski, jak brak niepodległości, ale trzeba spojrzeć znowu, że to sumienie człowieka musi zawsze wchodzić w pewien etap, który będzie człowieka formował. Dlatego tyle papież uwagi poświęci dla wspaniałych postaci, błogosławionych, świętych, którzy pokazali, jak należy sumienie własne kierować. Ile poprzez te sylwetki takich ludzi, których Kościół wydobywa, ile mamy bogatego materiału, by się uczyć i dać się, powiedzmy sobie, jakoś tutaj także ponieść. I ta historyczna, powiedzmy sobie, koniunkcja pomiędzy urzędem nadprzyrodzonym, Piotrowym, a właściwym wymiarem miłości ojczyzny będzie zawsze papieżowi służyło, by sprawdzić, na ile z historii można czerpać te zawsze aktualne przesłania. Papież powie tak, w pamięć i tożsamość. W szerokim znaczeniu można powiedzieć, że cały stworzony kosmos jest poddany czasowi, ma zatem swoje dzieje. Mają swoje dzieje w szczególny sposób istoty ożywione. Historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów. Człowiek nie tylko podlega nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i postępuje jako jednostka i jako należący do grupy, ale ma zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji opisywania jej powiązanych biegów zdarzeń. Taką samą zdolność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też ludzkie społeczeństwa, a w szczególności narody. Proszę zobaczyć, te określenia w posłudze Jana Pawła są bardzo często obecne. One są powiązane i to nie tylko na zasadzie zwykłego oglądu, tylko jako wynikające, wypływające, powiedzmy sobie, z głębszego jakiegoś tutaj nurtu. I proszę zobaczyć, to można by teraz niezwykle dużo czasu poświęcić. W tym nurcie tego historyzmu, tej historyczności człowieka, papież będzie się odnosił, znowu to zaakcentuje, nie historyk, który zawodowo zajmuje się historią, ale człowiek, który zrozumiał, jak historia służy dla ukazywania tych, powiedzmy sobie, transcendentnych, ważnych treści. Ile będzie w papieżu radości z okazji tysiąclecia Chrztu Polski, koło roku 1966. Jak chrzest, jako początek, jako zakotwiczenie się będzie papieżowi przyszłemu, ale wtedy jeszcze kardynałowi, arcybiskupowi Krakowa, będzie służyło do pokazania, co to znaczy rozumieć dzieje narodu, który wiąże się z tym, co właśnie jest tym mocnym punktem zaczepienia.
potem będzie miał bardzo częste odniesienia do wydarzeń. Przecież Unia Polsko-Litewska w nauczaniu papieża ze względu chociażby na królową świętą Jadwigę będzie często w nauczaniu papieża występowała. Jako obywatel powiedzmy Krakowa będzie często się odwoływał do dorobku intelektualnego Akademii Krakowskiej przez wieki utworzonej. Będzie ten papież zwłaszcza często się odwoływał do czasów rozbiorów, pokazując, że z jednej strony beznadzieja, nie mamy niepodległości, zaborcy nas niszczą, germanizują czy rusyfikują, a papież wydobywa to, co jednak jest tym jakby takim jądrem nie poddającym się tym wszystkim zwykłym, powiedzmy sobie, sprawom. Dlatego tutaj ten kerygmat papieża historii, ale na konkretnych przykładach będzie, powiedzmy sobie, miał coś bardzo, bardzo istotne. I żeby spojrzeć już jakby tak w formie przyspieszonej na taką syntezę pewną, to papież powie tak, i to będzie się często przewijało, ja tylko się odwołam do jednego fantastycznego tekstu, też z tej Pamięć i tożsamość, gdzie papież daje jakby uzasadnienie, powie, że w dziejach ludzkości nie można zastąpić ani rodziny, ani narodu, nie można eksperymentować na narodzie, na społeczeństwie, jak także nie można eksperymentować na rodzinie, która jest czymś bardzo, bardzo naturalnym. I powie tak, żeby to umieć zrozumieć, trzeba patrzeć na dorobek, z którego zawsze wypływa coś pozytywnego. Dzieje Europy, ale dzieje wszystkich narodów mają w sobie ten pierwiastek, ten potencjał ciągle budowania czegoś nowego. I to nawet nie trzeba wielkiej filozofii, żeby zrozumieć. No, że oczywiście, jak Kościół powstawał w pierwszym wieku po Chrystusie, był jeszcze inną społecznością. Kolejne wieki dobudowują, cyzelują, uzupełniają, dodają określone elementy. I powie tak, cytuję, kraje Europy Zachodniej mają najdłuższą tradycję chrześcijańską. W krajach tych kultura osiągnęła prawie swoje szczyty. Te narody ubogaciły też Kościół wielką ilością świętych. W Europie Zachodniej powstały wielkie dzieła sztuki, majestatyczne romańskie, gotyckie katedry, a potem barokowe bazyliki, malarstwo Giotta, Fra Angelica, niezliczonych artystów XV i XVI wieku, rzeźby Michała Anioła, kopuła Bazyliki Świętego Piotra i Kaplica Sykstyńska. Tu, w Europie, ujrzały światło sumy teologiczne, a wśród nich najwspanialsza suma świętego Tomasza z Akwinu, jako powiedzmy zwornik wiedzy ówczesnej, oczywiście XIII-wiecznej. Tu ukształtowały się najwyższe tradycje chrześcijańskiej duchowości, dzieła mistyków i mistyczek w krajach germańskich, pisma świętej Katarzyny ze Sieny we Włoszech, świętej Teresy z Awila i świętego Jana od Krzyża w Hiszpanii. Tu narodziły się potężne zakony monastyczne, poczynając od zakonu świętego Benedykta, którego można śmiało nazwać ojcem i wychowawcą całej Europy. Tu powstały zasłużone zakony żebracze, a wśród nich franciszkanie i dominikanie, aż do zgromadzeń reformy katolickiej wieków późniejszych, które przyniosły tyle dobra w Kościele. Wielka epopea misyjna czerpała przede wszystkim z europejskiego zachodu, a dziś powstają tam wspaniałe i dynamiczne ruchy apostolskie, których świadectwo nie może nie przynosić owoców również w porządku doczesnym. W tym sensie można powiedzieć, że to właśnie Chrystus jest wciąż kamieniem węgielnym tej budowy, tej odbudowy społeczeństw chrześcijańskiego zachodu. I tutaj już kończę, że gdyby iść tym tropem dalej teraz, to widzimy, że właśnie z historii i właśnie patrząc na dzieje ojczystego kraju, papież Jan Paweł II czerpał całą siłę swojej argumentacji. I nie ma, mimo że nie będzie tego na każdej stronicy powtarzał, ale wiadoma rzecz, że rozwój narodu, państwa, kościoła jest możliwy tylko w warunkach niepodległości. Każdemu trzeba jakby nie tylko
zezwolić, ale trzeba zagwarantować, że to w pokoju, we własnym, powiedzmy sobie, klimacie powinno być tutaj tym bardzo ważnym zabezpieczeniem całości tego wielkiego, tej wielkiej sprawy. I myślę, że dalsze nasze, podejrzewam, że za 10 lat pan Kowolik także zorganizuje sympozjum i znowu będzie 50-lecie wyboru Jana Pawła na papieża i czy będziemy mieli nowe jakieś doświadczenia, nowe przemyślenia. I myślę, że to, co na pewno pozostanie i powinno też pozostać, jako dla nas materiał niezwykle stabilny, taki jak żelazny, mocny filar, to zauważenie, że wszystkie wartości, jakiekolwiek mamy, one nie podlegają tylko w klamrach umieszczenie konkretnego wydarzenia, ale że są elementem długiego trwania tego daru, zwłaszcza poprzez przekazywaną tradycję, dziedzictwo, ten efekt, do czego żeśmy doszli. Tak jak w tym fragmencie, który muszę przyznać, jest jedno z najpiękniejszych syntez, o czym przeczytałem, tej kultury, no, którą się zauważa. I oczywiście papież powie, szkoda, żeby to wszystko uległo jakiemuś nihilizmowi, że się odwrócimy od tego, że to utracimy. Bo jak można utracić niepodległość polityczną, to można też utracić tą rzeczywistość i to dziedzictwo także kulturowe, duchowe, a przed tym się trzeba bardzo bronić. Dziękuję bardzo.